Witaj serdecznie, z tej strony Kamil. Na co dzień zajmuję się instalacjami sanitarnymi, gazowe, grzewcze, wodka, wentylacja i tak dalej. Miałem niedawno takie zapytanie odnośnie opinii kominiarskiej i myślę, że warto, poza tym, że tej osobie odpowiedziałem, to warto by, żeby większe grono osób też tą wiedzę miało. Szczególnie osoby, które są inwestorami, czyli właścicielami lokali, mieszkań i tak dalej. Projektanci zazwyczaj mają tą wiedzę, ale młodsi może nie, więc też kieruję to do młodszych projektantów. Kwestia opinii kominiarskiej w domku. Zazwyczaj szczególnie opinie kominiarskie robi się wtedy, żeby powiedzmy, jak są jakieś większe bloki, żeby było wiadomo, jeżeli mamy powiedzmy 5 czy 10 kominów, żeby było wiadomo, które kominy są wolne i które kominy można wykorzystać od no już dobrych kilkunastu albo więcej lat. Jest tak, że komin musi być na przykład do kuchni, łazienki, musi być indywidualny, czyli nie można łączyć, nie można wykorzystywać tego komina na przykład w całym pionie, czy tam właśnie w kilku mieszkaniach. Czyli jeżeli projektujemy jakąś instalację, na przykład gazową, chcemy zamontować przewód spalinowy, czy powierzchnią spalinową, czy wentylację pomieszczenia, nie możemy właśnie połączyć na przykład z sąsiadem. Oczywiście jest tak, że jeżeli czegoś nie ruszamy, być może stan istniejący jest taki, że w pionie jest kilka mieszkań, czy kilka pomieszczeń właśnie z różnych pięter połączonych. Sam mieszkam w bloku. Mam też tak, że tak powiem, podłączone. Już to jest od powiedzmy 50 lat mniej więcej w tym budynku, ale to tak na marginesie. A wracając do sedna, czy w domku jednorodzinnym można, czy trzeba robić opinię kominiarską? Otóż tak, mimo tego, że w domku zazwyczaj wiemy, czy inwestor, czy ten właściciel mieszkania wie, do czego służą jego przewody, to opinię trzeba zrobić, a szczególnie po to, żeby później przy zamykaniu sprawy w gazowni był dokument, który poświadcza, że przewody wentylacyjne i kominowe są prawidłowo zrobione. Gazownia, przynajmniej szczecińska gazownia, wymaga od nas, od projektantów, od inwestorów, wymaga właśnie tego dokumentu, więc szczególnie dlatego, że gazownia wymaga, to tą opinię należy sporządzić. Nie wiem, jak to jest w innych gazowniach, w innych województwach. Być może gazownia ma jednolity, jak to nazwać, system wymagań, więc być może też w innych województwach też należy sporządzić opinię kominiarską. I tą informacją chciałem się podzielić, czyli na pytanie, czy opinia jest potrzebna, odpowiadam tak. Jeżeli może zdarzyłeś się z taką informacją, że w którymś województwie czy jakimś rejonie należącym do gazowni, mówimy o Polską Spółkę Gazownictwa, jeżeli na przykład gazownia nie wymaga takich dokumentów, to myślę, że jeżeli jesteś z tego rejonu, jesteś projektantem albo może właścicielem mieszkania czy domku, to chętnie podziel się, jeżeli oczywiście chciałbyś, to chętnie dowiem się, jak to jest, więc proszę cię, podziel się tą informacją. Inne osoby, które są z twojego regionu, będą wiedzieli, że na przykład do ciebie ta opinia nie jest potrzebna. Więc tak myślę, że moglibyśmy sobie pomóc. I tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Strasznie tutaj dziurawa droga, strasznie trzęsie, więc kończymy dzisiejszy film. Dzięki za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji kanału, jeżeli mnie nie subskrybujesz. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymaj się, cześć.